To proszę pana profesora Zbigniewa Klimiuka, który jest moim zdaniem najlepszym specjalistą, jeśli chodzi o kryzysy ekonomiczne w Polsce i był jednym z głównych autorów naszych raportów na temat tego poprzedniego kryzysu. Bardzo proszę, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, może zacznę od środka. Czego tak naprawdę od strony finansowo-ekonomicznej wojna między Rosją a Ukrainą dotyczy, czego dotyka? Moim zdaniem jednej zasadniczej sprawy, mianowicie kwestii kontrolowania kontynentu euroazjatyckiego. Ale proszę bliżej mikrofonu. Tak? Otóż sytuacja w tej chwili, czy przynajmniej do tej pory, do momentu wybuchu wojny, wyglądała w ten sposób, że trzy kraje były w stanie, współpracując ze sobą gospodarczo, finansowo, kontynent euroazjatycki kontrolować. Mianowicie chodzi o Niemcy, chodzi o Rosję i chodzi o Chiny. Wojna siłą rzeczy uderzy w szlak jedwabny, czyli w powiązania gospodarczo-handlowe między Europą Zachodnią a Chinami. Jak się wydaje, głównie o to chodzi. Proszę zauważyć, te szlaki wymiany towarowej między Chinami a Europą Zachodnią biegnące przez Azję mają później swoją kontynuację w postaci czterech krajów. Do tej grupy należy również Polska. Ale poza Polską to mamy jeszcze właśnie Ukrainę, Białoruś i Litwę. I jest kwestia strategiczna, którędy te szlaki kolejowe po przekroczeniu granicy rosyjskiej będą biec. Czy będą biec przed terytorium Polski, która z punktu widzenia tych krajów trzech wymienionych, czyli Rosji, Niemiec oraz Chin, jest nie do końca kontrolowana i przewidywalna, czy też będą biegły przez terytoria krajów, które znajdują się albo będą znajdować się pod kontrolą rosyjską. Otóż gdyby Ukraina została zajęta w ciągu 2-3 dni, to jest więcej niż pewne, że jedna z odnóg jedwabnego szlaku biegłaby przez terytorium Ukrainy do granicy ukraińsko-węgierskiej, dlatego że Węgry mają strategiczny plan i interes, żeby jeden z hubów handlowych znajdował się na ich terytorium. Czyli dalsza linia kolejowa biegnąca po przekroczeniu granicy ukraińsko-węgierskiej do Europy Zachodniej biegłaby przez Nizinę Węgierską. I to jest moim zdaniem jedna z przyczyn, dlaczego Węgrzy się zachowują tak, jak się zachowują. Czyli próbują ugrać swój interes gospodarczy w postaci stworzenia u siebie na Nizinie Węgierskiej jednego z hubów w handlu między Chinami a Europą Zachodnią. Druga linia, która z punktu widzenia Rosji, ale także Chin i Niemiec byłaby bezpieczna, to jest linia biegnąca przez terytorium Rosji do, no właśnie, tutaj dwie możliwości się pojawiają. Tak jak do tej pory do Petersburga, tylko później towary muszą być przeładowywane na kontenerowce, które będą płynąć do portów holenderskich lub niemieckich, albo, i to byłaby z punktu widzenia Rosji idealne rozwiązanie, gdyby taki hub udało się stworzyć w obwodzie kaliningradzkim. Ale tutaj pojawia się kwestia przepustowości linii kolejowych biegnących przez terytorium Litwy, ponieważ Litwa należy do określonego bloku i militarnego, i gospodarczego, więc z punktu widzenia interesów rosyjskich nie jest to rozwiązanie do końca przyjemne, do przyjęcia. W związku z czym, moim zdaniem, w tej chwili ten plan niemiecko-rosyjsko-chiński dotyczący stworzenia bezpiecznych szlaków przesyłania towarów z Azji Południowo-Wschodniej do Europy Zachodniej już legł w gruzach. Bez względu jakim wynikiem zakończy się konflikt ukraińsko-rosyjski. Mianowicie, jeśli terytorium Ukrainy nie będzie w całości kontrolowane przez Federację Rosyjską, nie ma szansy na zbudowanie bezpiecznego hubu biegnącego przez terytorium Ukrainy do granicy ukraińsko-węgierskiej i dalej przez terytorium Węgier na zachód Europy. Kilka dni temu wypowiedzi byłego prezydenta Federacji Rosyjskiej Medwediewa pojawiła się koncepcja, czy może i hasło budowy Stanów Zjednoczonych Europy od Lizbony do Pacyfiku, do Władywostoku. Przypomnę, że to jest stara koncepcja, która liczy sobie już ponad 100 lat
W ciągu ostatnich 30 lat, może nie 30, tylko 50 lat ta koncepcja była realizowana na przełomie lat 70. i 80. Mianowicie z tą koncepcją wystąpiła socjaldemokracja niemiecka, która utworzyła rządy koalicyjne na przełomie lat 60. i 70. Ja przejrzałem, będąc na stypendiach w RFN, zasoby archiwalne, czy w archiwach dokumenty zjazdowe tej partii, oni tam otwarcie mówili, że celem Republiki Federalnej Niemiec, jeszcze w warunkach istnienia bloku radzieckiego, jest budowa Stanów Zjednoczonych Europy od Atlantyku do Pacyfiku, oczywiście pod egidą Niemiec. I temu między innymi służyła moim zdaniem polityka wschodnia, czyli Ostpolitik, której promotorem, autorem i tak dalej była socjaldemokracja niemiecka. Ta strategia była dość skutecznie rozwijana w latach 70., ale zawaliła się w latach 80. Krajem i prezydentem, który przyczynił się do rozbicia sojuszu strategicznego między Niemcami a ówczesnym Związkiem Radzieckim, był nie kto inny, tylko Ronald Reagan. Jedną z pierwszych decyzji Ronalda Reagana była blokada i embargo na dostawy części podzespołu do budowy gazociągu oremburskiego, największej wówczas inwestycji XX wieku, szacowanej na około 20 miliardów dolarów. Ja kiedyś, przeglądając Spiegla, czyli czołowy tygodnik niemiecki, całe lata 80. numer po numerze, natrafiłem zdjęcie, znajdował się Helmut Schmidt, czyli ówczesny kanclerz Republiki Federalnej Niemiec po pierwszej rozmowie z Reaganem. Otóż ja tak wyprowadzonego z równowagi Helmuta Schmidta po prostu nie widziałem. To można sobie wyobrazić, na jakim poziomie tam rozmowy się toczyły i jakich argumentów obie strony używały. Ronald Reagan wyszedł z tego spotkania rozluźniony, natomiast Helmut Schmidt był bardzo, bardzo zdenerwowany. To był początek rozbijania układu między Niemcami a Związkiem Radzieckim. I wydaje się, że dzisiaj Stany Zjednoczone i kraje anglosaskie dokładnie to samo chcą osiągnąć. To znaczy doprowadzić do tego, żeby powiązania handlowe, gospodarcze między tymi trzema krajami uległy wyraźnemu osłabieniu. Moim zdaniem są na dobrej drodze, żeby to osiągnąć. Czyli oczywiście likwidacji jedwabnego szlaku nie będzie. Tego się nie da fizycznie zlikwidować, natomiast można osłabić powiązania i przepływy towarowe, kapitałowe w tej grupie, czyli doprowadzić do tego, żeby te trzy kraje, połączone wysiłki tych krajów, nie kontrolowały kontynentu euroazjatyckiego. Moim zdaniem o to się rozbija wojna między Ukrainą a Rosją. W sensie strategicznym Rosja tą wojnę już przegrała. Nie uda się stworzyć, bo ta koncepcja miała rację bytu pod warunkiem, że Ukraina zostanie przez Rosję w ciągu kilku dni zajęta i będzie obejdzie się to bez większych reperkusji międzynarodowych. Oczywiście nie wierzę, że Rosja zaatakowała Ukrainę, nie mając cichego wsparcia ze strony Chin i cichego wsparcia ze strony Niemiec. Wydaje się, że było ciche przyzwolenie i realizacja tego projektu miała się zakończyć dosłownie w ciągu kilku dni. Ponieważ w międzyczasie kraje anglosaskie ze Stanami Zjednoczonymi przystąpiły do kontrakcji polegającej na szkoleniu armii ukraińskiej oraz dostarczeniu nowoczesnego uzbrojenia, więc przebieg tego konfliktu jest dokładnie taki, jaki widzimy. Ten konflikt ma różne, prawda, wymiary, ale w wymiarze gospodarczo-finansowym jest to de facto walka o panowanie nad światem, czyli jest to tak zwana klasyczna wojna zastępcza. To trochę przypomina sytuację na świecie z przełomu lat 70. i 80. i decyzja o zaatakowaniu Ukrainy przez Rosję jest trochę zbliżona do decyzji podjętej w 79 roku o wkroczeniu do Afganistanu. Jakie są elementy wspólne? Decyzję podjęło grono polityczne 70-latków i wyżej, nikomu nie wypominając lat. Breżniew miał wtedy 70 parę lat, Gromyko, minister spraw zagranicznych, miał dokładnie 70, Andropow, późniejszy następca, miał 65, Ustinow, marszałek Związku Radzieckiego, miał 70 lat i tak dalej. Proszę zauważyć, że w tej chwili mamy podobną sytuację. Decyzję polityczną podejmuje grupa osób,
wywodząca się z określonego ośrodka. O ile w przypadku Związku Radzieckiego były trzy ośrodki decyzyjne, czyli wojsko, czyli kompleks paliwowy, nie paliwowy, tylko wojskowo-przemysłowy, KGB i partia komunistyczna, to miało pewną zaletę, mianowicie te ośrodki wzajemnie się kontrolowały. Była jakaś samokontrola, to znaczy jeśli jeden ośrodek wyrastał ponad przeciętną, to te dwa ośrodki łączyły wysiłki i ściągały go niejako do szeregu. Od dwudziestu paru lat takiej kontroli wewnętrznej w ramach Federacji Rosyjskiej nie ma, dlatego że jest tylko jeden ośrodek decyzyjny wywodzący się z byłych oficerów KGB. I ci oficerowie byli przemienieni w polityków, mając 70 lat na karku, czyli nie ponosząc większego ryzyka osobistego, wysyłają na front 40-paroletnich generałów, czyli mniej więcej o półtora pokolenia w dół. Przypomnę również, że wtedy, czyli gdy była podejmowana decyzja o wkroczeniu do Afganistanu, Związek Radziecki był przekonany, że wszystko może na świecie. Amerykanie byli bezbronni, pomiatali Carterem na prawo i na lewo, który się dobrodusznie uśmiechał i tak dalej, a poziom bezczelności Związku Radzieckiego po prostu rósł. Ponoć Gromyko siadał przed mapą w przerwach pracy, patrzył na mapę świata i zastanawiał się, gdzie jeszcze Związek Radziecki nie ma wpływów i tak dalej. To jest dokładnie ten sam sposób myślenia, który realizuje się w tej chwili trochę innych, w innych realiach. Afganistan przyczynił się ostatecznie, czy był jedną z, no, z, które, które spowodowały upadek czy dekompozycję bloku radzieckiego i wydaje się, że to, co się dzieje na Ukrainie, prędzej czy później wymusi określone zmiany Federacji Rosyjskiej. Przy czym chcę tutaj powiedzieć, że z moich analiz i tak dalej wynika, że Stany Zjednoczone nie są wcale zainteresowane, żeby Federację Rosyjską dobić. One są zainteresowane, żeby Federację Rosyjską przeciągnąć na swoją stronę. I zrobią wszystko, żeby Federacja Rosyjska te możliwości eksportowe w zakresie surowców w znacznym stopniu utrzymała. Ale jest jeden warunek z punktu widzenia geopolityki amerykańskiej. Chodzi o to, żeby te surowce Federacja Rosyjska sprzedawała nie za euro, tylko za dolary. I dwa, żeby znaczna część dolarów trafiała na rynek amerykański i była przeznaczona na finansowanie deficytów amerykańskich. Proszę Państwa, ja przeanalizowałem dane statystyczne dotyczące gospodarki amerykańskiej w ciągu ostatnich kilku lat. One są alarmujące. Ameryka ma rekordowy deficyt handlowy. Ten deficyt handlowy w ubiegłym roku osiągnął poziom prawie 800 miliardów dolarów. O tyle eksport towarów i usług jest większy od importu towarów i usług. Mniej więcej połowa tego deficytu przepada na Chiny, czyli strategicznym wyzwaniem i strategicznym partnerem, strategicznym rywalem w geopolityce światowej dla Stanów Zjednoczonych stały się Chiny, które już w tej chwili prowadzą, jeśli chodzi o udział w światowym produkcie i światowym eksporcie. Ja tutaj nawet wypisałem, obliczenia zrobiłem. Mianowicie w ubiegłym roku w światowym produkcie udział Chin wynosi 18,3%, natomiast udział Stanów Zjednoczonych wynosi 15,8%, 2,5% niżej. W eksporcie światowym udział Chin na koniec ubiegłego roku wynosił 12,3%, udział Stanów Zjednoczonych wynosi 9,6%. W ciągu ostatnich 30 lat światowy system gospodarczy ukształtował się w ten sposób, że mamy kraje tak zwane deficytowe i kraje nadwyżkowe. I te trzy wymienione na początku kraje, czyli Niemcy, Chiny oraz Rosja, stały się krajami nadwyżkowymi. Niebezpieczeństwo z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, współpracy tych krajów polega na tym, że większość rozliczeń handlowych, czy może nie, w każdym razie znaczna część, ponad 50%, jest prowadzona w euro, nie w dolarach amerykańskich. Między innymi dostawy rosyjskie do Europy Zachodniej są rozliczane nie w dolarach amerykańskich, tak jak to było przez wiele lat przyjęte, ale są rozliczane w euro. To stanowi śmiertelne zagrożenie dla pozycji dolara i dla pozycji gospodarczej Stanów Zjednoczonych w ramach gospodarki światowej. Ja nie chcę przez to, broń Panie Boże,
podważać sojuszu polsko-amerykańskiego, bo uważam, że w tym momencie nasze interesy, albo przynajmniej nasze punkty widzenia, to znaczy interesem punkt widzenia Stanów Zjednoczonych i punkt widzenia Polski schodzą się. Polska też nie jest zainteresowana, żeby te trzy wymienione kraje kontrolowały kontynent euroazjatycki, dlatego że my powracamy do starych kolei, czyli będziemy wzięci jak orzeszek w obcęgi między Niemcy a Rosję. O ile podejmowane są w tej chwili decyzje, żeby uniezależnić się od surowców rosyjskich, to trzeba pamiętać, że z naszego punktu widzenia strategicznym wyzwaniem jest uniezależnienie się od wpływów i kapitału niemieckiego w Polsce. To wracamy do tego, o czym już była mowa. Potrzebna jest polityka przemysłowa, potrzebna jest polityka industrializacji czy reindustrializacji, dlatego że bez stworzenia własnego potencjału gospodarczego i przemysłowego nie jesteśmy w stanie zachować suwerenność. To jest element niezbędny. Więc z jednej strony, jeśli odcinamy się od surowców rosyjskich, czy zamierzamy... Także na pytanie, o co się toczy gra w tej chwili na świecie, to gdybym miał odpowiedzieć jednym zdaniem, to ona się toczy między Stanami Zjednoczonymi Europy i Azji, a Stanami Zjednoczonymi Ameryki. To jest moim zdaniem główna oś konfliktu. Był kiedyś ktoś taki jak Włodzimierz Lenin. Można się dzisiaj uśmiechać i tak dalej, natomiast Włodzimierz Lenin jest autorem artykułu, tekstu niewielkiego z 1915 roku o haśle Stanów Zjednoczonych Europy. I tam powiedział dwie rzeczy, że po pierwsze, każda koncepcja budowy Stanów Zjednoczonych Europy jest z założenia skierowana przeciwko Stanom Zjednoczonym Ameryki i że każda próba budowy Stanów Zjednoczonych Europy kończy się wojną. I moim zdaniem, mimo że to minęło ponad 100 lat, to te dwa wnioski, jakie zostały w tym tekście wyciągnięte, jak najbardziej się sprawdzają. Innymi słowy, Polska powinna zrobić wszystko, albo wiele, żeby te działania, które zostały podjęte przez stronę amerykańską oraz przez kraje anglosaskie, czyli tutaj dołączam Wielką Brytanię, Kanadę, Nową Zelandię, Australię, żeby te wysiłki wspierać, dlatego że mamy tutaj wspólny interes. Ameryka broni swoich interesów strategicznych, geopolitycznych i pozycji w gospodarce światowej, a w szczególności broni tego atutu, który ma najcenniejszy, mianowicie pozycji dolara. Dlatego że trzeba pamiętać, że pozycja dolara jako waluty międzynarodowej w tej chwili funkcjonuje przy pewnych ograniczeniach, mianowicie za tym dolarem stoi wysokie deficyty, wysoki dług i za tym dolarem stoi również niski stopień pokrycia. Zaledwie kilka procent dolarów krążących po świecie ma pokrycie w rezerwach złota oraz towarach i usługach. To, co trzymało dolara na powierzchni przez wiele lat, to była jego monopolistyczna pozycja jako waluty, w której były rozliczane relacje eksportowo-importowe w zakresie ropy naftowej, gazu, metali szlachetnych i tak dalej. Jeśli ktoś z tych krajów się wyłamuje, a Rosja w porozumieniu z Niemcami i z Chinami dokładnie to robi, czyli prowadzi rozliczenia w innej walucie niż dolar amerykański, to oznacza śmiertelne zagrożenie dla pozycji tego kraju w gospodarce światowej. Powinniśmy mieć tego świadomość, no i podejmować oczywiście decyzje, jakie są w naszym zasięgu możliwe, żeby te działania amerykańskie wspierać, bo mamy również w tym swój interes. Czyli tak, w ubiegłym roku co się niebezpiecznego wydarzyło? Mianowicie rekordowy deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych i rekordowy udział długu deficytu budżetowego w relacji do PKB. Deficyt budżetowy w relacji do PKB osiągnął poziom 12,5%, a za bezpieczny uważa się poziom 3-4%. To znaczy, że Ameryka potrzebuje wsparcia i działań, które będą miały na celu obniżenie poziomu tychże deficytów, dlatego że jeśli to się nie stanie, to będą zmuszeni do tego, żeby prowadzić politykę inflacyjną.
Inflacja w gospodarce światowej, którą obserwujemy, to ona nie bierze się tylko z faktu, że ceny strategicznych towarów, również surowców rosną, ale bierze się z tego, że mamy potworny nawiz inflacyjny, jeszcze pochodzący z lat 2007-2009 i on prędzej czy później musiał się wylać na rynek. On do tej pory przez ponad 10 lat był ukryty w postaci na przykład tego, że znajdował się w posiadaniu banku centralnego i tak dalej, czyli nie doszło do sytuacji, w której on się wylał w postaci gotówki na rynek. Otóż tej... No, konkluzja jest taka, że od otwartego wybuchu pandemii mija 2 lata i w międzyczasie, poza pandemią, mamy wojnę realną, w której poza żołnierzami giną osoby cywilne, w tym kobiety i dzieci, dokonywane są zbrodnie wojenne i tak dalej. I za zasłoną dymną tych różnych zdarzeń toczy się światowa rywalizacja o dominację w gospodarce światowej. Taka jest konkluzja tego.